proszę Państwa, 30 grudnia 2013 przy Saskiej Kępie tu jesteśmy, reklamujemy dzisiejszy film, który właśnie wpuścimy do YouTube'u. Proszę Państwa, 30 grudnia 2013 na temat obydwu redut. Politechnika Warszawska. Także dzisiaj poniedziałek, proszę Państwa, 30 grudnia 2013 roku już mamy kolejny dzień. Czyli damy wykład na temat dwóch redut, proszę Państwa, żydowsko-katolickiej, bo dzisiaj już na Czerskiej grosze liczą, proszę Państwa, tam gdzie są grosze, pieniądze, nie ma Boga, nie ma miłości, nie ma zasad. Nawet tam widać Politechnikę, daleko za autobusem na środku ekranu, szarą. Śliczna jest. Proszę Państwa, zanim udamy się tutaj na Koszykową do biblioteki, żeby włączyć, bo dzisiaj ten film do YouTube, bo dzisiaj wybieramy do Biblioteki Narodowej w ogóle, tutaj w katolickiej Polsce, a proszę Państwa, jesteśmy Państwo, widzą na Placu Konstytucji i tutaj zawsze, no bo to już jutro jest ten nowy rok, proszę Państwa, występowała ta nasza Maryla Rodowicz, ja mówię, że tego pieska żeśmy tutaj dali do YouTube, sfotografowałyśmy w ramach, proszę Państwa, filmu reklamowego naszego Radia Tok FM Extra, gdzie dzisiaj tutaj pokazujemy obydwie reduty, proszę Państwa, tak jak mówię jeszcze raz, żydowsko-katolicką, tam proszę Państwa na Ochocie, no gdzie tam grosze liczą, a tam gdzie grosze liczą, to nie ma Boga, nie ma prawdy, nie ma miłości, także dzisiaj znowu Radio Tok FM, proszę Państwa, żydostwo ściągnęło z Uniwersytetu Warszawskiego panią profesor, ten Jan Witek powiedział, obrzydliwy ma głos i tam ta pierwsza i ta druga, obrzydliwe mają głosy i przez nos, gluty, to źle mówią strasznie po polsku, ja mówię, to jak ona może zainteresować studentów, jeżeli ona ohydnie mówi, no to mnie pociągają polonistki takie, no to przy języku polskim, jeśli jesteśmy, które no pięknie mówią po polsku i chociaż samym sposobem mówienia reklamują język polski, a to jest antyreklama. Także proszę Państwa, no ta reduta pierwsza, żydowsko-katolicka na Ochocie, to co Państwo macie, kilka filmów jest tutaj u nas w kanale, czyli cała reduta, całe Blue City, tam Breżniew wczoraj siedział, proszę Państwa, przy niedzieli, wczoraj było co, 29, ciągle o te baterie żebrze, bo on mieszka w namiocie tutaj, tak, taki dobrobyt jest w katolickiej Polsce, w Warszawie, że tam za Arkadią, po lewej, za komisariatem mieszka nawet w zimie w namiocie i on słucha radia, no to dałam mu 3 baterie, proszę Państwa, takie R14, paluszki czy ile, R14 zdaje się, i on tam siedzi w tym Blue City, proszę Państwa, u jakiegoś tam Żyda ponoć, który to pobudował i którego tam w ogóle nie ma, bo gdzieś tam przebywa, gdzieś tam indziej. Ja mówię, słuchaj, dla mnie, ja bym tu nie siedziała w tym Blue City, bo dla mnie są tutaj ciągle i ciągłe złe wibracje. Tam wszystko jest drogie, tam mało co kto kupi, tylko z dziećmi przychodzą, bo to są przestrzenie. Przestrzenie to są też i na centralnym o przedstawienia, na materacyku kobieta, że aż moja koleżanka z informacji wyszła i się po prostu ogląda na te przedstawienia. Proszę Państwa, że kobieta w ciąży na głowie stoi, kobieta w ciąży nogi rozszerza, jakby do seksu się szykowała kolejnego. Ja mówię, kobieta, opamiętaj się. A ta moja z informacji, okularnica, się tak przestraszyła, bo ja kamerę wyciągam, nie, ona się przestraszyła, że ja ją zaraz nagram. Ona się tak odsunęła od tej kamery, proszę Państwa. No w ogóle Polki katoliczki, to one tak się boją tej kamery, proszę Państwa. W ogóle te dupki katolickie, to one nic nie potrafią. I może też i to jest przyczyną i powodem, że one spieprzają z tej kamery, proszę Państwa. No, tu dziadyga kolejna katolicka, kopci fajki. Także proszę Państwa, tu nie jest Anglia, tu nie są książęta, tylko są cyganorzy do dziadogady, że brak odziady katolickie, łażą po ulicach, kopcą na przystankach, takie nowe fajki teraz tutaj w Polsce powymyślały, na przystankach kopcą i specjalnie się reklamują, bo widzą, że tu nie ma policji, a przecież był tam pod Fortem Wola taki strój, proszę Państwa, to jest nazwisko policjanta, no, który nożem dostał po prostu dlatego, że zwrócił uwagę, że mędy po prostu śmietniczkami szybę od tramwaju zbiły, zdaje się tak, albo od przystanku wiatę niszczyły śmietniczką. Także proszę Państwa, no to są takie systemy cyganorzy do dziadogadów katolickich. Cóż możemy liczyć na nowy rok? Żeby dziady katolickie nie miały pustogłowia, żeby dziady katolickie chociaż
raz w życiu Biblię zobaczyły, chociaż raz w życiu Biblię, no że jak zobaczą, no to będą czytały, będą studiowały, a to dalej, dalej 100 lat za murzynami, dopiero może jakieś tam postępy będą, proszę Państwa. Także ta nasza druga reduta, proszę Państwa, to nie jest reduta za zachodnim dworcem, tam gdzie, proszę Państwa, i Blue City, i ta reduta, proszę Państwa, chodzi nam o redutę, która znajduje się na Woli, proszę Państwa. To jest prawosławno-mormońska. No to po prostu taka symboliczna, taka malutka ta reduta, bo i tych prawosławnych to jest tutaj w tej 3-4 już milionowej prawie w Warszawie tyle co nic. Mormonów tam jest jeszcze mniej, proszę Państwa, no bo z USA Mormoni się w jakim sensie nie przyjmą. Polska na Biblii nie stoi. Wiody katolickie, polskie, mazowieckie, tak jak ta wolontariuszka z centralnego mówi, że przez te dziady mickiewiczowskie trzeba przejść, przez ten cały centralny trzeba przejść. Proszę Państwa, nie chcą Biblii znać, nie czytają Biblii, nie wiedzą co to jest. Nawet sama ta wolontariuszka mówi, że precz z tą Biblią żydowską. Ja mówię, Biblia wcale nie jest żydowska. Jeszcze była dużo wcześniej przed Żydami. I dzisiaj, proszę Państwa, w nocy z 29 grudnia na 30 w Radiu Maryja, no dzwoni do Radia Maryja ksiądz Rydzyk z Ameryki. No bo tutaj w Polsce, nie w Anglii, przypominam, nie w Anglo-Ameryce, Białystok, nie w Londynie, nie w Niemczech, u dziadów pustogłowych, a biblijnych, proszę Państwa, głos Rydzyka dobrze brzmi. Dzisiaj natomiast, proszę Państwa, Radio Maryja mówi na temat zbrojenia, o łączeniu się jednostek zbrojnych, proszę Państwa, że ci, którzy są u steru władzy, chcą dysponować władzą wojskową, tak samo jak za granicą tu było niedawno w Ukrainie. Także katolicy.